Dzisiaj pokażę Wam, jak w prosty, łatwy, szybki sposób przygotować sobie mapę na obóz. Mapę topograficzną, która... Albo i na zbiórkę. Albo i na zbiórkę, tak. Mapę topograficzną, która zawiera bardzo dużo przydatnych informacji, która może być użyta zarówno podczas biwaku zastępu, podczas zbiórki, ale również podczas obozu, podczas przygotowania jakiegoś ino. Także ma wiele zastosowań. Co będziemy potrzebowali, żeby taką mapę przygotować? Będziemy potrzebowali w sumie nie za dużo. Wystarczy nam komputer z dostępem do internetu. I korzystając z tego internetu, pierwszym krokiem będzie pobranie programu, w którym będzie można takie mapy obrabiać. Program nazywa się QGIS, więc wchodzimy na stronę qgis.org. To jest całkowicie darmowy program. Nie dość, że darmowy, to jeszcze całkiem porządny i nie zawierający w sobie żadnych pułapek, które by Was potem spamowały albo powodowały, że Wasz komputer się zawirusuje. Jest całkiem przyjemnym, więc jeśli już jesteśmy na stronie, wystarczy, że klikniemy pobierz teraz i tutaj mamy do wyboru kilka opcji. Wybieramy wersję obecnie, wersję 3.10, czyli najbardziej stabilną wersję tego programu. Tak się składa, że ja już mam pobrany ten program, więc ten krok pominę, ale tutaj dobrze, żebyście sobie ten program zainstalowali, potem krok po kroku ze mną postępowali. Druga rzecz w internecie, z której skorzystamy, to zasoby danych. W internecie jest mnóstwo darmowych danych, z których można by skorzystać. A tym razem skorzystamy z danych, które znajdują się na stronie geoportal.gov.pl. Wszystkie te linki pewnie będą w opisie filmu albo gdzieś na ekranie, może, nie wiem. I na stronie geoportal.gov.pl wybieramy zakładkę usługi. Usługi przeglądania WMS i WMTS. Na tej stronie jest mnóstwo różnych map. Jedne może bardziej branżowe dla geodetów czy dla architektów, a inne takie bardzo przydatne właśnie w kontekście naszych działań harcerskich. I te, o których dzisiaj powiem, to są mapy, rastrowe mapy topograficzne Polski. Widzimy tutaj, mamy do wyboru dwie, ale wybieramy te, które są opisane jako WMS i klikamy przycisk kopiuj adres usługi. Ten skopiowany link będzie nam potrzebny później, jak już otworzymy sobie program, co właśnie teraz nastąpi. Chwilę o tych zasobach. Jeśli program się nam uruchamia, to powiem, z czym mamy do czynienia. To są zasoby, które są darmowe i są udostępniane na terenie całej Polski. Cała Polska jest objęta tymi mapami. Nie będzie się wiązało korzystanie z tych zasobów z pobieraniem ich, tylko po prostu z połączeniem z serwerami, na którym one się znajdują. To jest nasz program, na razie tu się nic nie dzieje. Żeby się coś zadziało, to musimy znaleźć przycisk dodaj warstwę WMS, WMTS. Ta lista, na której się znajduje, może być albo gdzieś tutaj z boku umieszczona, albo w innym panelu. Tak więc znajdujemy ten przycisk. Jak widzicie, można też użyć skrótu Ctrl-Shift-W i tutaj mamy mnóstwo różnych map, z których już korzystałem w mojej karierze z tym programem i jest tu mniej więcej, między innymi mapa topograficzna, z której za chwilę skorzystamy, ale na potrzeby tego filmu usunę sobie to połączenie, żeby pokazać Wam, jak ją dodać. Jest już usunięta, a chciałem z niej skorzystać, więc muszę kliknąć przycisk Nowa i tu wkleić adres, który skopiowałem przed chwilą na stronie geoportalu i nadać nazwę, czyli na przykład mapa topograficzna. Dobrze, jeśli nazwa to nie jest ASDF-GHIJKLM, bo jak widzicie, tych map mamy już tutaj mnóstwo i można byłoby się pogubić. Jak już mapę mamy zapisaną, to klikamy Połącz i klikamy na warstwę 0, czyli w sumie dzięki temu wszystkie warstwy tej mapy się nam dodadzą.
Już byśmy mogli ją dodawać do ekranu, do naszego widoku, ale jest jeszcze bardzo ważny szczegół, o którym zawsze trzeba pamiętać. Mianowicie układ współrzędnych, tutaj wpisany, musi być zgodny z układem współrzędnych naszej mapy. Nasza mapa jest w innym układzie współrzędnych, więc klikamy przycisk zmień i wybieramy układ współrzędnych 2180. Ten układ współrzędnych jest... To jest układ współrzędny, w którym są zapisane wszystkie mapy, wszystkie zasoby, które znajdują się na geoportalu, z którego my czerpiemy mapy. Więc jeśli byście chcieli kiedyś wybrać inny zasób i z niego skorzystać, to także ten układ współrzędny będzie bardzo odpowiedni. Natomiast w przypadku innych zasobów będziecie musieli sami znaleźć taki układ współrzędnych. Klikamy OK i dodaj. Na ekranie z tyłu już to się zaczęło dziać, więc możemy zamknąć to małe okienko i widzimy mapę całej Polski. Jak widzicie, jest to mapa bardzo ogólna, nie ma tu dużo szczegółów, ale jeśli przybliżymy sobie do jakiegoś obszaru, to widzimy, że tych szczegółów jest więcej i więcej z każdym przybliżeniem. My sobie przybliżymy gdzieś tutaj, gdzie akurat znajduje się miejsce mojego obozu. Dokładnie tu. Widzicie, że mamy już tutaj w oknie, gdzie pokazuje nam się skala, mamy 50 tysięcy i mapa zmieniła się bardzo znacząco w porównaniu do tego pierwszego jej widoku. Mamy tutaj bardzo dużo szczegółów. Oprócz informacji o skali, mamy informacje o współrzędnych geograficznych, które podążają za myszką, powiększeniu mapy, obrocie i układzie współrzędnych, który przed chwilą wybraliśmy. Mamy już obszar mapy, który chcielibyśmy wydrukować, więc teraz klikamy na przycisk, który otworzy nam nowy wydruk, może też być zastąpiony skrótem Ctrl-P i wpisujemy nazwę tego wydruku. Ja na przykład wpiszę obóz podkreślenie A3 i klikamy OK. Widzimy nowe okno, które nam się pojawiło, na którym jest kartka. Jeśli klikniemy prawym przyciskiem myszy, możemy otworzyć właściwości strony i zmienić tutaj na przykład rozmiar strony. Widzicie, wybór jest od A6 do co najmniej A0, B0, ale ostatecznie można też wybrać dowolny rozmiar strony. Ja tym razem wybiorę A3. Strona nam się powiększyła. Możemy też tutaj wybrać orientację poziomą bądź pionową. Ja preferuję poziomą. I teraz czas, by coś na tej pustej białej kartce się zadziało. Po lewej stronie mamy panel, na którym jest kilka narzędzi, z których dzisiaj skorzystamy. Pierwszym będzie oczywiście dodaj nowy obiekt, mapa. Wybieramy ten przycisk i dodajemy mapę na całym ekranie. Jest to mapa tego samego obszaru, który przed chwilą widzieliście w poprzednim oknie. Po prawej stronie w panelu mamy do wyboru skalę. Ja bym chciał tę mapę wydrukować w skali 1 do 10 tysięcy. Znowuż zmienił nam się widok mapy. Mamy ją już teraz w skali 1 do 10 tysięcy. Obecnie jesteśmy, jeśli popatrzymy na lewy panel, jesteśmy w opcji zaznacz przesuń obiekt, co znaczy, że możemy przesuwać okno z naszą mapą względem kartki. Natomiast jeśli chcemy przesuwać samą mapę wewnątrz tego okna, musimy wybrać drugą opcję poniżej, przesuń zawartość obiektu. I teraz widzicie, że okno naszej mapy jest w miejscu, natomiast mapa przesuwa się. Wybierzmy sobie taki zakres tej mapy. Także możemy wybrać jak chcemy. Oprócz tego, że wybieramy zakres mapy, skalę mapy, możemy ją też obracać. Obecnie jest ustawiona tak, że północ jest na górze mapy, ale możemy obrócić ją nawet o 90 stopni.
tylko to chwilę potrwa. Już widzicie, że mapa wygląda inaczej. Zostańmy na razie w tym widoku. To będzie może dobrze pokazywało nasze dalsze kroki. Mamy już mapę, ale czegoś tu na niej brakuje. Możemy dodać więc na przykład strzałkę północy. Wybieramy przycisk na panelu po lewej stronie i zaznaczamy obszar, gdzie chcemy, żeby ta strzałka północy nam się pojawiła. Jest to kolejny obiekt, który możemy przesuwać w dowolne miejsce. Możemy też w panelu po prawej stronie wybierać różne opcje dla tego obiektu. Na przykład kolor. Bardzo bym chciał, żeby ta strzałka była czarna i jest już czarna. Może ją też trochę zmniejszyć. I jak widzicie, strzałka jest obrócona zgodnie z obrotem mapy. Dzieje się to automatycznie, więc jeśli tutaj wrócimy do pierwotnego pomysłu, czyli północ na górze mapy, tradycyjnie strzałka sama nam się obróci. Ja bym chciał, żeby ona była w prawym górnym rogu i jest już gotowe, być może jeszcze troszkę mniejsza. Co jeszcze możemy dodać? Możemy dodać chociażby skalę mapy. Jak mówiłem, jest to mapa w skali 1 do 10 tysięcy, ale warto, żeby wszyscy o tym wiedzieli. Więc znowuż klikamy przycisk dodaj nowy obiekt podziałka i zaznaczamy miejsce, gdzie ona mogłaby się pojawić. Program zaproponował nam bloki po 250 metrów, co mi odpowiada, ale gdyby mi to nie odpowiadało, to oczywiście mogę to zmienić, mogę dodać sobie więcej takich bloczków. Mogą one też być nie po 250, a po 100 metrów, bądź jakąkolwiek inną liczbę, którą sobie wybierzecie. Ale wróćmy może do oryginalnego pomysłu, który zdawał się być całkiem dobry. Oprócz samej podziałki można też zmieniać czcionki, na przykład troszkę powiększymy, pogrubimy czcionkę, żeby była bardziej widoczna. Możemy też zwiększyć jej rozmiar. Jest tu wiele opcji, które pozostawiam już Wam do pobawienia się i do dopracowania. Jeszcze może jedną rzecz, to warto kliknąć, żeby pod naszą podziałką było tło, żeby była wyraźnie widoczna. Albo może być to kolor biały zupełnie, który troszkę bije nam po oczach. Możemy zrobić z niego półprzeźroczysty biały, tak żeby jednocześnie podziałka była widoczna, ale też widoczne było to, co jest pod spodem. Mamy więc mapę, strzałkę północy, podziałkę liniową. Jeśli chodzi o podziałkę, to mogę też dodać, że może to nie być jedynie podziałka liniowa, ale też skala numeryczna. Wystarczy tutaj w głównych właściwościach, które otwierają się po kliknięciu na obiekt, wybrać skalę numeryczną i widzimy, że jest to skala 1 do 10 tysięcy. Po zmianie czcionki ona oczywiście będzie większa, ale my wracamy do naszego pojedynczego pojemnika, czyli tej skali, tej podziałki liniowej, którą sobie ustaliliśmy. No i cóż, nasza mapa jest już gotowa. Teraz czas, żeby ją wyeksportować. Możemy to ją wyeksportować jako PDF albo jako obraz. Wyeksportujemy jako obraz. Nazwa wydruku, który nadałem, się pojawia tutaj jako proponowana. Możemy wybrać też inny format. Ja zostanę przy JPEG-u. Opcje eksportu, czyli rozdzielczość, szerokość, wielkość strony zostaje tak, jak było. I chwilkę poczekamy, aż nam się mapa wyeksportuje. Za chwilę zobaczymy, co z tego wyniknęło. Chwilę to trwa, ale to też może jakaś taka drobna uwaga, że oczywiście można sobie eksportować mapę w jakimkolwiek formacie, jakim chcemy, więc nawet te mapy w formacie A0, czyli dosyć dużym
będą mogły być eksportowane, ale oczywiście sam eksport będzie trwał dłużej. Tymczasem mapa się już wyeksportowała, tutaj na górze jest zapisana ścieżka dostępu, możemy na nią kliknąć, otwiera nam się eksplorator plików i jest nasz obóz A3, otwieramy i widzimy mapę, która nam się wyeksportowała. To jest, jak widzicie, mapa w takim największym przybliżeniu, największej dokładności, skala 1 do 10 tysięcy, więc jest tu bardzo dużo dokładnej informacji, linie elektroenergetyczne, zabudowania, sposób zagospodarowania, czy to łąki, czy lasy, ścieżki, przecinki, mosty i dokładnie opisane poziomice, ukształtowanie terenu. Mamy tu też taką drobną niespodziankę na dole. Widzimy, że od pewnego momentu mapa nie jest czarno-biała, tylko w kolorze. Oznacza to, że akurat pewnie jest to miejsce, gdzie dwie mapy są połączone. Na dole mamy jedną, na górze drugą, stąd pewna różnica graficzna, ale jak widzicie, oprócz tego koloru informacje się zgadzają, drogi się łączą ze sobą. Także oprócz względów estetycznych nie ma to większego znaczenia dla funkcjonalności naszej mapy. Tak ona sobie wygląda. I jeżeli wrócimy do naszego programu, możemy zamknąć okno wydruku, wrócić do pierwotnego okna i zapisać projekt. Wtedy, jak już następnym razem będziemy chcieli nanieść jakieś poprawki, zmienić coś w układzie wydruku, to już nie będziemy musieli wszystkich tych czynności powtarzać, więc klikamy na tę ikonkę dyskietki i możemy zapisać sobie program w formacie QGZ, czyli takim, jaki jest obsługiwany przez QGIS, więc może być to mapa obóz. Widzicie, nazwa projektu jest tutaj w lewym górnym rogu. Projekt jest zapisany, więc nic tylko rozkoszować się świeżo wydrukowaną mapą, która będzie bardzo przydatna podczas naszych wiosennych i letnich harców zbiórkowo-obozowych. Także myślę, że na dzisiaj to tyle. Jeśli się Wam podoba, to możecie coś dać, znać, jakieś komentarze czy łapki w górę, nie wiem, co tam się klika, ale możecie też zadawać jakieś pytania w komentarzach. Gdyby coś nie działało, gdyby coś było troszkę inaczej niż powiedziałem, to jak najbardziej taka forma komunikacji jest wskazana. No i cóż, być może zdarzy się tak, że powstanie następny odcinek, w którym pokażę troszkę więcej, trików, troszkę więcej pokażę możliwości tego programu, tak by bardziej indywidualizować te mapy, a nie tylko przedstawiać to, co nam dał geoportal. Także na dzisiaj tyle, dzięki.